Cześć, siemanko, z tej strony Pablito. Witam was w kolejnym unboxingu, bardzo szybkim unboxingu, zaraz po tym jak rozpakowałem paczkę z bluzą. Nagrywam w niej ten unboxing, bo obiecałem tak Sandruszce, więc serdecznie ją tutaj pozdrawiam od razu z tego miejsca. To dla ciebie, doceń to. I paczką, którą dostałem, jest mój mikołajkowy prezent. Paczka jest ze strony Geekup i jest bardzo fajnie zapakowana, jeszcze z takim sznureczkiem. Więc tak, tutaj mam jeszcze paragon w ogóle i na paragonie mam napisane spoiler. Czyli żeby nie psuć sobie niespodzianki, nie będę zaglądał, co jest napisane na paragonie, co jest tak jakby oczywiste. Ale dobra, nie przedłużając, zabierzmy się za opakowanie tej paczuszki. Więc tak, najpierw pozbędziemy się sznureczka. Kurczę, myślałem, że będę mógł go odpakować, chociaż nie mogę. Dobra. Pozbędziemy się sznureczka. I oczywiście jest to klejone dookoła taśmą klejącą, czego na początku jakoś nie zauważyłem. Myślę, że jest tylko związane sznurkiem i bym się nie wyposażył w nóż. Ale okej. Wszystko jest. Więc tak. Ogólnie podczas zamawiania tej paczki, z tego co się dowiedziałem, to była cała konwersacja mailowa. Geekup zapytał, jaki ma być temat tego pudełka najlepiej. No i tam mój znajomy, który mi kupił ten prezent, że mógł nagrać też unboxing, powiedział, że może być to horror, świat gier lub coś w stylu gry retro, gadżety z tego rodzaju. Więc zobaczymy, jaki temat jest w środku. Może są wszystkie i są tylko powiedzmy po jednej rzeczy z danego tematu. Zobaczymy. Otwieramy w takim razie od razu. Mamy czarną folię. Czarna folia kojarzy mi się z pracy tylko z jednym. Więc bąbelkową. Nie, zobaczmy. Musiałem to zrobić. Okej, mamy paczkę. Więc tak. Zacznijmy od tego. Pierwszą rzeczą jest figurka Genjiego z gry Overwatch. Jest to figurka Pop, czyli moja już druga, bo pierwsza jest z październikowego lootboxa horrorowego, gdzie dostałem Pennywise'a z filmu To. Figurka także znalazła swoje miejsce, stoi sobie także bardzo fajnie. W Overwatcha nie grałem jakby co, nigdy. Dobra, figura wygląda w ten sposób. Przepraszam, że nie pokazałem wam jej pudełko, ale po prostu byłem tak podekscytowany, że od razu ją odpakowałem. Wygląda w ten sposób. Niech sobie stoi tutaj, to wszystko zabieramy na bok. Dobra, i lecimy z kolejną rzeczą. Ten nóż też możemy się go pozbyć. Dobra, kolejną rzeczą jest kubek ze Star Wars. Kubek w zasadzie to szklanka. Tak? Tak. To szklanka, bo nie ma żadnej przykrywki. Jest bardzo fajna, mega kolorowa. Wygląda ona tak. Przypuszczam, że ona nie może do niej lać zimnych, znaczy zimnych, ciepłych rzeczy. Nie jest odpowiednia do zmywarki ani do mikrofalówki. Więc tyle możemy się dowiedzieć, jeżeli chodzi o szklankę. No ale jest to szklanka, no więc raczej do ciepłego nie jest. Zwłaszcza, że nie można jej używać w mikrofalówce, aczkolwiek przypuszczam, że to jest po prostu tutaj naklejka, więc może dlatego, że to by się po prostu pomarszczyło. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy nieśmiertelniki z Fallouta 4. W Fallouta również nie grałem, żeby nie było. Kojarzę tylko. Dobra, to się otwiera tutaj. Dobra. I mamy naszą biżuterię. Dobra, jestem z powrotem. Sorry za to cięcie, ale oczywiście za każdym razem, kiedy ja coś nagrywam, to nagle po prostu urywają się telefony. No cóż. Dobra, w każdym razie zatrzymaliśmy się na łańcuszku, na nieśmiertelnikach. Są one mega grube, bardzo fajnie są wykonane, jeżeli mam być szczery. I one wyglądają w
Boże, jak to wam pokazać w ten sposób. O, jest to coś takiego. Wygląda to tak. Okej. Okay. Dobra, lecimy dalej. Kolejną rzeczą jest breloczek z Batmanem. Czyli coś takiego. Batman oczywiście kojarzę, nie muszę w to grać, żeby wiedzieć, co to jest Batman, tak? Ale wygląda on tak. Jest gumowy, bo już widzę to. Otwórzmy sobie. Okay. Tak, no, jest gumowy, tak jak mówiłem. I wygląda on tak. Na żywo. Jeszcze bez pudu, bez tego papierka, bez tej folii. Coś takiego. I ostatnią rzeczą jest koszulka z Battlefielda. Koszulka wygląda tak. Wygląda mega fajnie, bardzo mi się podoba. Battlefielda również nie grałem, ale koszulka jest naprawdę mega. Chociaż nie. To będzie dobra koszulka. Ja to wiem. Dobra, i tak właśnie prezentuje się box od Geekupa. Co mogę powiedzieć? Tak naprawdę większość z tych rzeczy nie grałem. Jakimś specjalnym fanem Star Warsów również nie jestem, aczkolwiek taka szklanka zawsze się przyda. Ale figurka pop zawsze nowa do kolekcji, zawsze będę miał gdzie ją sobie postawić. Więc dajcie znać, co sądzicie o tym unboxingu, o tym wyjściu z pudła. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podobały te rzeczy, która z tych rzeczy najbardziej wam się podobała, bądź nie. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapki. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!